Niech będzie pochwalony, szczęść Boże. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, dziś słowo mówi o pracy w winnicy. Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, ale nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Bez wątpienia praca w winnicy nie jest trudna. To nie jest taka praca jak praca na roli na Bliskim Wschodzie, gdzie co wiosna po prostu gleba rodzi nowe kamienie. Trzeba je najpierw wszystkie zwieść, wyrzucić, zrobić z nich ogrodzenie, różne rzeczy, bo inaczej się nie da nic zasadzić. To najlepiej to jest w ogóle, jak się przywiezie parę ciężarówek ziemi, takiej ciemnej, czarnej, dobrej, z Galilei albo z nadmorza, wtedy wszystko rośnie. Tam gleba jest bardzo słaba, skalista, kamienista. To jest ciężka praca. Orka na ugorze. Natomiast w winnicy nie jest tak źle. W winnicy właściwie to jest parę dni w roku, kiedy trzeba popracować. Trzeba późną zimą poprzycinać winnicę, poobcinać wszystkie te pędy, które nie przynosiły winogron, a te, które przynosiły, poskracać do trzeciego pędu mniej więcej. Potem, kiedy już winnica na wiosnę zaczyna rosnąć, ma liście, no to część liści trzeba pobrywać i potem jeszcze raz, jak się chce, żeby były ładne winogrona, to ma sens, dlatego że ogólnie rzecz biorąc te liście też można przechowywać na przykład na strychu czy pod dachem, tam gdzie jest chłodniej i te liście potem służą do takich gołąbków, jak u nas się robi z kapusty. Także winnica jest bardzo pożytecznym krzewem i bardzo pożyteczną uprawą. No a potem, no to w gruncie rzeczy pozostaje tylko zbierać winogrona. No raz na jakiś czas trzeba winnicę podlewać. Ale winnica jest mało wymagająca, jeżeli chodzi o wodę. Wręcz jak się ją za dużo podlewa na Bliskim Wschodzie, to można uszkodzić. Tak więc właściwie, no to przy tej winnicy tak pracy to nie ma specjalnie dużo. I to jest dość przyjemna praca w porównaniu z pracą na roli. Więc krótko mówiąc, ci dwaj synowie, tak naprawdę to oni, tu nie chodzi tyle o ciężkość tej pracy, ile o chyba jakąś bardziej relację do ojca. Oto za kogo oni uważają tego ojca i na ile jest on dla nich ważny, i na ile traktują go na serio. No bo ten pierwszy syn odpowiada ojcu tak trochę na jakby, nie wiem czy na odczepnego, ale no na pewno odpowiada: idę, idę i już zaraz idę. A potem coś tam się wydarzyło i ten syn sobie myśli: a to nie jest takie ważne, żebym wypełnił tą wolę ojca. A to może pójdę jutro albo tam kiedyś. Natomiast ten drugi syn pewnie pomyślał: nie chcę, bo tam jest ciężko, tam jest w słońcu, ja sobie nie poradzę, mam dzisiaj, nie mam chęci, źle się czuję, nie pójdę. Ale potem pomyślał sobie: no tak, jest trudno w tej winnicy, no ale to ojciec mnie prosił. No ojciec, no ze względu na tego ojca pójdę. I poszedł. Można by tą rzeczywistość sparafrazować do dzisiejszych czasów, nie? Ojciec mówi do córki: córuś, pójdź na bierzmowanie. I córka mówi: tak, tato, dobrze, już zboszę się, zapiszę, będę chodziła. Ale potem córka obejrzała serial Opowieść Podręcznej i pomyślała sobie: mój ojciec chyba za dużo ode mnie wymaga. Ja i tak jestem mu posłuszna, ciągle robię to, czego on chce. A tu moje wszystkie koleżanki chodzą do tej kobiet i
jedna w ogóle apostazję zrobiła, taka starsza, już 18-letnia moja koleżanka. A mój ojciec jest taki konserwatywny, on nic nie rozumie. Nie pójdę. Ojciec zwraca się do syna. Synu, idź się przygotować do bierzmowania. Syn mówi, nie, tato, ja nie pójdę. Myśląc sobie, no jak ja teraz do bierzmowania, ja, który mam problemy z pornografią, z grami, dla mnie to po prostu jest... Po pierwsze, to tam się nic ciekawego nie dzieje, a po drugie, ja się do tego nie nadaję. To jest dla jakichś ludzi, którzy se radzą ze sobą, mają silną wolę, to chrześcijaństwo, no, te wszystkie przykazania, to wszystko... No ale potem sobie pomyślał, no tak, no, ale ten mój ojciec, on wie, co jest dla mnie dobre i on zawsze, rzeczywiście nigdy nie okłamał mnie. Wszystko, co chciał, zawsze chciał dla mnie tylko dobrych rzeczy. I poszedł. Moi drodzy, i tak jest z nami. Zobaczcie, że wtedy, kiedy myślimy o Bogu, że On jest kimś wymagającym, że On w gruncie rzeczy od nas chce rzeczy za dużo, On nas wymaga, a my i tak robimy dla Niego tyle, to w efekcie mówimy sobie, a nie ma co, nie muszę się tak wysilać, będę jak inni. I wtedy zaczynamy iść na kompromisy. Najpierw małe, a potem coraz większe. A w końcu ani się obejrzeliśmy już, nie wiemy nawet, kiedy ostatnio byliśmy u spowiedzi. Chyba rok temu, 2 lata temu. Ale kiedy rzeczywiście widzimy Ojca, widzimy Boga jako tego, który nas kocha i naprawdę chce dla nas dobrze, to nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że Jego sugestie, Jego propozycje życia są dla nas zbyt trudne, to jednak mówimy sobie, chyba nie dam rady, no ale ze względu na tego Ojca, no ze względu na Niego, tego, który mnie kocha, który zawsze był ze mną dobry, który zawsze chciał dla mnie dobrze, pójdę. Najwyżej nie dam rady, no to wrócę. Popracuję trochę i wrócę w tej winnicy. Ale wiecie co? To właśnie ci, którzy mają taką postawę, wygrywają. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy idą do tej winnicy pracować, chociaż wydaje im się, że nie dadzą rady, że sobie nie poradzą z wymaganiami Ojca, że po prostu nie będą w stanie tego wszystkiego zrobić, ale chcą ze względu na Niego, to wiecie, co się okazuje, że po godzinie pracy w tej winnicy, przychodzi Ojciec. Ojciec z całym wyposażeniem, z dobrymi narzędziami, pełen radości, zadowolenia, jeszcze przyprowadza ze sobą 2 innych ludzi i nagle się okazuje, że to, co miało być ciężką charuwą, przemieniło się we wspaniały czas bycia razem z Ojcem, radości bycia z Nim, pogody ducha, opowiadania sobie różnych historii i jeszcze w dodatku fajnego obiadu w międzyczasie, który tata przyniósł, bo Bóg taki jest. Wtedy, kiedy my robimy krok w Jego kroku, w Jego kierunku, On już robi 100 kroków w naszym kierunku. I dlatego warto jest iść do tej winnicy. Dlatego warto jest pełnić wolę Ojca. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że ona jest za trudna, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że ona jest może nawet niemożliwa. Bo kiedy tylko my mówimy tak, to wtedy okazuje się, że Ojciec już wszystko przygotował.
i przychodzi, żeby być z nami, żeby nam pomagać i mało tego, okazuje się, że On sam wszystko robi. Mówi Jezus, weźcie moje jarzmo na siebie, a ja was pokrzepię. No bo to jarzmo, Jego jarzmo, jak się weźmie na siebie, to się wtedy ciągnie ten wózek we dwóch. Tylko, że no Jezus jest jak taki wielki, potężny byk, który ciągnie wszystko sam. A my sobie spokojnie idziemy przy Jego boku i nawet nie czujemy żadnego obciążenia. Dlatego warto jest pełnić wolę Boga. Bo wtedy rzeczywiście człowiek realizuje siebie, realizuje swoje powołanie i mało tego, doświadcza nieustannej obecności przy sobie Boga, w Jego Duchu Świętym, w Jego obecności, nieustannego prowadzenia, pokrzepienia i radości. I tej radości spełnienia woli Boga życzę dzisiaj wam wszystkim, sobie też. Dobrego dnia, szczęść Boże.